Dzisiejszy odcinek będzie nakręcony w Agrigento. Jest to miejscowość położona na południu Sycylii. Jeżeli chodzi o samą miejscowość, to według turystów i informacji, które możemy pozyskać w internecie, niestety Agrigento nie cieszy się jakąś dużą popularnością, ponieważ uważana jest za miejscowość dosyć brudną, opuszczoną. Oczywiście, że tak powiem, Agrigento troszeczkę plusuje tym, że ma kilka atrakcji, które można zwiedzić same w sobie. Między innymi zabiorę Was dzisiaj do Doliny Świątyń, w której właśnie jesteśmy. Są tutaj przepiękne, że tak powiem, zabytki pochodzące z czasów Wielkiej Grecji. Mam nadzieję, że miejsce Wam się spodoba. Pojedziemy później jeszcze do jednego miejsca, ale o tym w późniejszej części. Powiem Wam, że w Agrigento byłem prawie 20 lat temu. I rzeczywiście miasto samo w sobie nie urzekło mnie jakąś za bardzo. Zobaczymy, jak będzie właśnie Dolina Świątyń wyglądała, bo tutaj mnie nie było, więc jesteśmy wszyscy razem po raz pierwszy. Serdecznie zapraszam. Widoczny z góry obszar ruin to Valle dei Templi, czyli słynna Dolina Świątyń z rozległym obszarem stanowisk archeologicznych z okresu Wielkiej Grecji. Jak teraz widzimy, cały kompleks jest dość rozciągnięty i żeby zwiedzić całość, najlepiej zarezerwować sobie na to kilka godzin. A wszystko to znajduje się około 3 km od centrum samego Agrigento, które teraz doskonale widać na filmie kręconym z drona. Powróćmy jednak teraz do samego kompleksu i wskazówek, które podpowiedzą Wam, jak i czym najlepiej tutaj dojechać. Teraz taka mała wskazówka, ponieważ gdy włączycie sobie nawigację i będziecie chcieli przyjechać twardo do tej całej świątyni, niestety będziecie mieć duży problem z zaparkowaniem samochodu, bo wokół tutaj nie ma po prostu miejsca na parking. Sam parking znajduje się mniej więcej kilometr od tej całej atrakcji turystycznej, więc tam musimy pozostawić samochód. Oczywiście, kto będzie chciał, może się przejść spacerkiem ten kilometr, chociaż no niestety, ale droga nie jest przystosowana w żaden sposób, nie ma żadnego chodnika turystycznego, więc byście musieli iść ulicą wśród samochodów, gdzie no, kto zna Włochy, to wie, że kierowca Włoch, no to nie przestrzega przepisów, tak jak na przykład my Polacy. Tutaj nie ma czegoś takiego jak prawo pierwszeństwa. Kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Tak tutaj to wygląda. Więc dla bezpieczeństwa możecie przyjechać z tamtego parkingu taką taksówką. Ona kosztuje 3 euro. Nie jest to dużo, praktycznie nie trzeba jakoś mega długo czekać na samochód. Zostawiacie samochód i wyruszacie tutaj do doliny. W samej tutaj dolinie, na samym wejściu, oczywiście obowiązują bilety. Bilet normalny na dzień dzisiejszy, tak jak zauważyłem, bodajże normalny bilet kosztuje 15 euro, ulgowy 8 euro. Więc nie są wygórowane ceny, a wydaje mi się, że atrakcje, które możemy tutaj zobaczyć, naprawdę będą robiły niezłe wrażenie. Idziemy dalej zwiedzać. Zaczynając zwiedzanie parku archeologicznego od strony wschodniej, po dokonaniu zakupu biletów i przejściu przez bramki, napotykamy na pierwszą widoczną teraz świątynię Junony, czyli Hery, małżonki Zeusa. Jest to jedna z dwóch najlepiej zachowanych świątyń.
Wybudowano ją na wysokości 120 metrów nad poziomem morza i składała się z trzech pomieszczeń otoczonych kolumnadą. Prawdopodobnie powstała ona między 450 a 440 rokiem przed naszą erą. Świątynia w czasach greckich poświęcona była Herze, patronce małżeństw, i to właśnie w środku odbywała się część ceremonii ślubnej. Zmierzamy teraz aleją do kolejnych punktów wartych zwiedzenia. Jak widzicie, jest listopad i wszystko dosłownie wypalone przez słońce, które tutaj na wzgórzu, zwłaszcza latem, musi naprawdę dawać swą moc. A to, co widzimy, to typowe fortyfikacje greckie, czyli pozostałości murów od strony południowej całego kompleksu. Zobaczcie, u nas w Polsce przyczepiamy kłódki na mostach w oznace miłości, a tutaj mają taktykę z wygrawerowaniem swoich inicjałów na kaktusie. Fakt faktem, zobaczcie, jest to napis, który naprawdę się dość długo utrzymuje. Na przykład już takie zastygłe, czarne, szare ślady nie są wcale świeże, a zobaczcie, kaktus jednak funkcjonuje. Zmierzając dalej, ukazuje nam się na horyzoncie jedna z najlepiej zachowanych świątyń, a mianowicie Świątynia Konkordii. A nazwa w tłumaczeniu na język polski, czyli Świątynia Zgody, została nadana po remoncie w 1748 roku. Nie ma jednak pewności, dla jakiego bóstwa została zniesiona i poświęcona. Pewne natomiast jest to, że dzięki przekształceniu jej w VI wieku w świątynię chrześcijańską najmniej została zniszczona ze wszystkich tutaj budowli. Ta widoczna w dali panorama miasta to oczywiście Agrigento, do którego jeszcze dzisiaj pojedziemy. Zmierzając dalej, napotykamy na nieco bardziej zielony obszar. Otóż ten widoczny murowany łuk to przejście do ogrodu należącego do Villi Aurea. Oczywiście podczas upalnych dni jest to wspaniałe miejsce na przystanek, by chociaż trochę w cieniu tutejszych drzew zaznać nieco ochłody. Jak widzicie, roślinność to głównie kaktusy i wszystko to, co da radę rosnąć w takim klimacie. Na końcu ogrodu, zanim ujrzymy samą Villę Aurea, te widoczne teraz wchodzące w głąb odkryte tunele to wczesnochrześcijańskie katakumby w dawnych cysternach z czasów greckich. I teraz, jak już wspomniałem, zwieńczeniem ogrodu jest Villa Aurea, czyli dom i miejsce pracy Aleksandra Hardcastle, Anglika, który prowadził prawie 100 lat temu pracę w Dolinie Świątyń. I jak teraz widzicie, postawiono na jego cześć pomnik, czyli popiersie na kamiennym postumencie z wyrytą tablicą o nim. Kolejnym punktem, idąc dalej, byłaby świątynia Heraklesa. Jednakże ją zostawimy na koniec zwiedzania i udamy się dalej, by zobaczyć chociażby te pozostałości po świątyni Dyskurów. Ten widoczny fragment narożnika z czterema kolumnami to wynik rekonstrukcji z 1836 roku. Widzimy teraz widoczny przed nami jeden z ważniejszych tutejszych obiektów, a raczej niestety pozostałości, po świątyni Zeusa. Była to największa świątynia w Akragas. Widoczne są pozostałości ogromnych posągów Atlantów, czyli muskularnych mężczyzn,
którzy w architekturze podtrzymują swymi barkami elementy architektury. Przed nią znajdował się olbrzymi ołtarz, przypuszczalnie przeznaczony na ofiary ze 100 wołów, zwany hekatombą, co przedstawia ta widoczna teraz tablica. Wróćmy teraz do ostatniego obiektu, a mianowicie do widocznej świątyni Heraklesa. Jesteśmy przy ostatniej świątyni. Jest to świątynia Heraklesa. Niestety nie zachowała się tak idealnie jak poprzednie, które widzieliście na nagraniu. Chociaż tak czy owak robi imponujące wrażenie. Jeżeli chodzi o samą dolinę tutaj świątyń, kończymy pobyt, jedziemy dalej. Tym razem zabiorę Was nad morze. Bardzo ładne miejsce, ale nie zdradzę Wam jeszcze, co to będzie. To jest taka mała niespodzianka, ale na pewno zrobi dla Was ogromne wrażenie. Chodźcie za mną. Zanim jednak pojedziemy ku pięknym widokom nad morze, to kilka słów o samej świątyni. Jest ona najstarsza, bo pochodzi z końca VI wieku przed naszą erą. Miała podłużną, trzystopniową bazę, na której wznosiło się 38 kolumn doryckich. Niestety, do dzisiaj przetrwało jedynie 9 z nich, a całość świątyni oczywiście była zdobiona rzeźbami. Jesteśmy w tym magicznym miejscu, o którym Wam wspominałem. Oczywiście wszystko się znajduje w okolicy Agrigento. Pod nami wzdłuż rozciągają się tak zwane tureckie schody, czyli skala Turki. Po przeczytaniu na internecie to miejsce było tak zwanym schronieniem piratów tureckich przed sztormami. Oczywiście są to skały wapienne. Zobaczycie za moment nagranie z troszeczkę z innej perspektywy, ale patrząc się tutaj zwykłym okiem, naprawdę robi to duże wrażenie. Mam nadzieję, że nagranie Turecki Schod Wam się podobało. Ja oczywiście, widząc z góry fale, morze i tą pustą plażę, nie mogłem się oprzeć, żeby tutaj przyjechać i chociaż chwilę poczuć tej wody. A powiem Wam, że temperatura jest naprawdę przyjemna. Wiatr jakiś tam delikatny, ale oczywiście ciepły. Pogoda jest idealna. Nic, tylko kąpać się. Ja oczywiście trochę zażyję kąpieli, bo jadę jeszcze z Wami do Agrigento. Zobaczę, może coś mi się uda ciekawego Wam pokazać. W każdym razie do zobaczenia. Zanim dojechaliśmy do centrum historycznego Agrigento, było już późnym popołudniem, więc postanowiliśmy, że zwiedzimy razem jedynie katedrę. A wcześniej, z tego względu, że byliśmy naprawdę głodni, postanowiliśmy na szybko coś kupić do zjedzenia z jednej z tutejszych piekarni. Jak się okazało, było tutaj również kilka dań na ciepło, a właściciel okazał się tak sympatyczny, że specjalnie otworzył dla nas drugą część sali.
byśmy mogli wygodnie usiąść przy stoliku i zjeść to, co u niego kupiliśmy. Tylko zobaczcie zresztą sami, jak to wyglądało. W drodze do katedry postanowiliśmy się zatrzymać w lokalnej piekarence. Te piekarnie wyglądają nieco inaczej niż u nas, ponieważ tutaj najczęściej piekarnia jest rodzinna, z tradycją. Produkty są wypiekane na miejscu, więc świeżość tych produktów jest naprawdę rewelacyjna. Dodatkowo można zakupić takie potrawy na ciepło. Jak widzicie, wziąłem sobie makaron rigatoni z sosem pomidorowym. Jest tutaj pokrojona szynka, jest mozzarella. Jest to naprawdę bardzo dobre, ale powiem wam, to co mnie urzeka, to kultura Włocha, który momentalnie, jak my przyszliśmy po jedzenie, zapalił nam światło w lokalu obok, jak widzicie, jakby sala może na organizowanie różnych przyjęć. Od razu wystawił serwetki, radosny, szczęśliwy, naprawdę przyjął nas z ciepłem, że aż naprawdę ma się ochotę zostać tutaj dłużej i korzystać z klimatu włoskiego. Wróćmy teraz do punktu docelowego dzisiejszego odcinka, a mianowicie do katedry. Została ona wzniesiona z inicjatywy Gerlanda z Agrigento. Budowę jej rozpoczęto w 1094 roku, a zakończono w 1906. Świątynia była wielokrotnie niszczona przez m.in. trzęsienia ziemi i powstania muzułmańskie. W XIV wieku budynek przebudowano, zaś pod koniec XVI wieku kościół wydłużono w kierunku wschodnim. Jest to trójnawowa, głównie renesansowa bazylika z jednonawowym transeptem, zniesiona na planie krzyża. Do transeptu od obu stron dobudowane są kaplice boczne. Co ciekawe, katedra ta znajduje się w najwyższej zachodniej części wzgórza Girgenti, gdzie od niej odchodzą budynki pozostałej części miasta Agrigento. Nacieszmy jeszcze chwilę oczy widokami z góry tej katedry i reszty krajobrazu, który ją otacza. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Kończymy go pod XI-wieczną katedrą pod wezwaniem świętego Geralda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Miejsca, które wam pokazałem, również zachęcą was do przybycia. Tak jak wam powiedziałem na samym początku, samo miasto Agrigento nie jest jakoś naprawdę mega atrakcyjne, turystyczne. Ma w sobie takich kilka pigułek, które warto zobaczyć. My widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A już w najbliższym odcinku wejdziemy na boginię tej wyspy, a mianowicie na jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, czyli Etnę. Serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek za tydzień w piątek. A jeśli spodobał wam się mój film, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Wciśnijcie dzwonek z powiadomieniami o kolejnych filmach. Oczywiście możecie polubić film. A jeśli chcecie więcej moich inspiracji, to zapraszam na mojego Facebooka, a także na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.